Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 62. odcinek z naszej serii Zagrajmy w Red Dead Redemption 2. Moi drodzy, słuchajcie, jechałem sobie aktualnie na misję poboczną do Saint-Denis, ale po drodze mi się pojawiła jeszcze jedna misja poboczna tutaj, jakaś nieznajoma osoba, także ktoś, z kim będziemy gadać po raz pierwszy, znowu. Nie mam pojęcia, ile jeszcze nowych totalnie osób w tej grze nas czeka do poznania, ale chyba dużo, kurde, to jest rzeka. Jak ja to przejdę? Nie wiem, zaraz zobaczymy, czekajcie, bo to chyba po drugiej stronie w ogóle tej rzeki jest. O kurde. Nie, Kaliope, spokojnie. Moment, trzeba tu jakiś taki płaski teren w miarę znaleźć. Jak mi konik spadnie. Dobra, jesteśmy. I kto tu właściwie przesiaduje? Oho. Co ty tak krzyczysz, gościu? Co ci się tam dzieje? Pogadajmy. Ja muszę chyba zsiąść, co? Z konia, czekajcie. Dobra. Butcher's Creek. Is that where you're from? Butcher's Creek. You want me to take you back or? There ain't me. Come on, let me get you home. Aha, no dobra, no to podnieśmy go. No okej, dziwny typ, no ale dobra. No nie wiem w sumie, no nie mam pojęcia jaki on jest, zaraz zobaczymy. Butcher Creek, czemu on ciągle o tym gada? No może on jakąś traumę tam przeżył, a nie to nie jest, a niekoniecznie to jest jego dom. A nie wiem już sam, dobra. Weźmy starego na plecy. Dobra, i ciśniemy. No trochę go tam kopnąłem, ale chyba się nie obrazi. Dobra, lećmy. Tu. Uważaj, aby nie utopić nieznajomego. Spokojnie. On umie pływać, on jest twarda szuka. Nie utopi się chyba. A jak się utopi, to trudno. Będziemy mieli zadanie anulowane i tyle. Ale zaskoczyło mnie to zadanie, powiem wam. Myślałem, że już w szóstym rozdziale, czyli właściwie w ostatnim grze, nie licząc epilogu, myślałem, że już nie będziemy napotykać na osoby totalnie nieznajome. A, to już jest tutaj. Kurde, mam za wszystkie zwierzęta im potrącę, za mnie tu wszyscy zabiją. No dobra, no jesteśmy i co dalej? A, czyli koleś się Lemuel nazywa, dobra. To no, znaczy, no wcale on nie był tak daleko, to nie wiem, to 5 minut drogi piechtą. Aha, ja mogę tu posadzić, tak? Artur, zrobisz to? Nie wiem, dobra, opuśćmy go. Since the troubles began, he just he's not the same. It's in me. Why is he looking at me funny? No, he's not well. It's the darkness. He said it's the darkness. Who says it's the darkness? Well, the village is. Well, thank you, sir. Thank you for lim. What the fuck? Gościu! Weź się odpicuj! Co to było? Please, Lemuel, not well, sir. You got anything for me? Oh, yeah, of course, sir. Love and friendship in the darkness. What else are there? Obadiah Hinton, that's me. Yeah. Love and friendship. Friendship and love. We're not a rich village, sir. But with love, rich! We thank you. Okay. No dobra, to była dziwna misja. Jestem ciekaw, czy jeszcze potoczy się ten wątek. W sumie nie było napisane, że jest to jakaś tam część, więc chyba nie. No dobra, moi drodzy, to co? No, tak jak mówiłem, miałem w planach jechać do Saint-Denis na misję poboczą dla tego Henry. A to nie jest burmistrz przypadkiem tego Saint-Denis? Chyba tak, chyba dobrze pamiętam. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, ja to zrobię cięcie, nie będę was zanurzać drogą. Także spotkamy się już u tego gościa na miejscu. Dobra, moi drodzy, jestem po cięciu, ale mała zmiana planów. Niestety dojechałem do Saint-Denis i w momencie, kiedy dojechałem do miasta, zniknęła mi misja dla burmistrza. Więc trochę zmieniamy plany i pojedziemy sobie na misję do Sadie, która nas czeka tutaj w salonie. Dobra, gdzie mogę sobie konia przywiązać? To jest dobre pytanie. Nawet nie mogę, bo mi się od razu misja zaczyna. No dobra, to wejdźmy.
I zobaczymy, co Sadie właściwie chce. There you are. Here I am. Come on, let's go. Let's go where? And why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang Colm O'Driscoll. That's so. Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. In this? In this. No, genialnie wyglądamy. Okay. Come on. Dobra, Sadie pewnie najgorzej się czuje. Cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on, and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint Denis shoots you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up. Nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Colm. And that is why we will shepherd him to eternity. Amen to that. Now keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Practice what you preach, brother. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours, I miss the old... A ja tęsknię za starym Dutchem. You two quit it. Y'all got a job to do. And we're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. All right, then. Come on. We got a hanging to witness. Kurde, ludzi się tu zebrało. Ale ja coś czuję, że to nie pójdzie zgodnie z planem. Jak zwykle. To raczej nie jest już trudne w tej grze do przewidzenia, że coś pójdzie nie tak. Bo wiecznie coś idzie nie tak. Dobra, to podejdźmy. Alright, good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Colm's boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them and find out. Yeah. Oh. Here comes somebody. Stay here. Don't do nothing. W sumie nie zostawiałbym Sadie samej. Go brush that horse, officer. Yes, sir. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey. Hey. You know I wasn't going to let it come to that. Well, I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, Colm O'Driscoll's going to get his due. He's turned down there. Miejmy nadzieję, że tak pójdzie z planem, jak Dutch myśli, ale no nie wydaje mi się. Myślę, że... Nie wiem, strzelam, że rozpęta się tu nieco strzelalina. Let's go. Quiet. Jak zawsze. Nam nigdy nie może nic wyjść normalnie. What's it look like? Bunch of cops. Well, how many? Enough. I'm told the savages. So what do you think? Businesses, a terrible Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah. I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. So, they got a guy up on the roof overlooking the gallows. Find a way up there, onto one of these verandas, through a building maybe, and get him.
Do it silently. Well, obviously, I'm gonna do it silently. I wanna see this bastard swing. No dobra. Znajdź sposób, aby dostać się na dach. No okej. Tu mamy jakąś drabinę, także... No właśnie. Myślę, że tędy jakoś to zrobimy. I co dalej? Mogę wejść tu? Nie, nie mogę tu wejść. Nie, serio? Nie wejdę tędy? To w takim razie co ja mam zrobić dalej? Przez ten balkon? Tak, tutaj, dobra. Może lepiej się zacznę skradać, bo w sumie jak ten strzelec mi tu wyskoczy zaraz, a ja nie będę się skradać. Kurde, skradać się powiedziałem. Podejść do pozycji strzelca, no dobra. Dawaj, Artur, wychodź. I on jest niby gdzieś tutaj, tak? Okej, jest faktycznie. Dobra, tylko bez strzałów żadnych oczywiście. Żeby nikt nie usłyszał, nikt nie zobaczył i tak dalej. Dobra. Au, serio. O, shit. No, wiedziałem. Kurde. Dawaj go, Artur, szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, dostał. Okej. O, zobaczę precyzję, nowa umiejętność. Podnieś karabin, obserwuj wieszanie, dobra. Co ja mam, wszystkich na czerwono oznaczonych? A gdzie jest Dutch i pani Adler? Nie widzę ich. Tu stoją, dobra. Przemyślałem, że coś jej się stanie, na szczęście nie. Powiem wam, że po tych naprawdę ostatnich wydarzeniach to ja już nie wiem. Mam od razu takie myślenie, że coś się komuś stanie z naszego gangu. Chętnie bym go strzelił w łeb, powiem wam szczerze. Across five states, seemingly with impunity. Today, justice catches up with him. As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges are... This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, Cole Modriscoll, is that you are to be hanged by the neck. Until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task we jak się przeraził nagle, co? If our civilization is to prosper. Gentlemen, are we ready? Nie, patrzcie na ten strach w oczach. May God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Whenever you are ready. A jednak wyszło. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! No nie wierzę, no dlaczego pani Adler, do jasnej cholery, no czemu ona to zrobiła? Ja pierdzielę, no nie wierzę, no po cholerę to było. Ja pierdzielę, wszystko poszło tak dobrze. To nie. To musiała coś odwalić, ja pierdzielę, nie wierzę. Nie. Kurde, z jednej strony lubię temperament Sadie, ale z... Nie wiem, ale z drugiej strony, no to była przesada już. No ale kurde, teraz to my w ogóle już do Saint Denis nie wjedziemy, nie ma takiej opcji nawet. Ja pierdzielę, ale nie, no w sumie też widać, wiecie co, z drugiej strony, że... Oni mieli chyba całe wsparcie przyszykowane, więc chyba prędzej czy później do tej strzelaniny pomiędzy nami i tak by doszło. No a co z nami? O kurde. No dobra, niech oni uciekają, my mamy łatwiejszą pozycję. No dobra, no w sumie w miarę sprawny sposób nam się udało. Nie było tak źle.
No zaś ten sterownik do myszki, ja pierdzielę, przepraszam. On się pojawia zawsze w najmniej odpowiednich momentach. No i dobra, Kolm zawisł. Spoko. Karabin Carcano, to jest ten włoski karabin snajperski. Nie wiem, czy kojarzycie. No thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end, Como Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. I know it's from that. Może od Mary? No właśnie. She ain't worth it, Arthur. Who is? Dobre pytanie. Czy to jest obrączka? Dear Arthur, you never showed up. And now, after looking at the newspapers, I understand why. I don't imagine you'll receive this letter, but I nonetheless must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you. And I will always miss you. But I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense, but when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I'm so sorry for everything. For everything long ago, and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur. But he is wrestling with a giant. And the giant wins time and again. You've broken my heart again. And I fear I have broken yours. And for that, I will never forgive myself. But you must let me go now. I enclose a ring you gave me many years ago. When we were both young. Not because I don't like it. Because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you will find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years, and I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. No trochę przykre, trzeba przyznać, no ale... Czyli zakładam, że Mary już w tej grze nie zobaczymy. Ukończono 3 razy sztuka, ukończono żegnaj drogi przyjacielu, okej. No dobra. No to średnio to wyszło. Szkoda, no ale cóż. I pojawiła mi się misja w Saint Denis z tego co widziałem, czy to jeszcze jak... A nie, jeszcze jakaś inna misja poboczna, patrzcie. A, trzecia część tej misji u weterana. A w sumie, dobra, to przejedźmy się, tam jest to widzę w miarę blisko, więc nie będę cięcia robić, pojedziemy sobie na tą jeszcze jedną misję w tym odcinku. Kurde. No dobra, no Kolm zawisł. Z jednej strony powinniśmy się wszyscy cieszyć, ale nie widzę, żeby w naszym obozie jakoś wielce się tym, nie wiem, radowali czy coś. Mam wrażenie, że im dalej w to wszystko brniemy, to chyba tym bardziej wszystkim jest już tak naprawdę wszystko obojętne, co się właściwie stanie. Nawet Dutch już właśnie tak się zaczął zachowywać. On się już nie pieści w tańcu, no kurde. Wszystkich zabija i tak dalej. Nie wiem już. Mam straszne mieszane uczucia do Dutcha, ale w ogóle co Sadie odwaliła, to było dla mnie strasznie takie niepotrzebne po prostu, no. Chociaż mówię, niby z jednej strony było niepotrzebne, ale z drugiej Odriscolle i tak tam byli i tak nas poznali. Więc nie wiem, czy przypadkiem jakby ona tego nie rozpętała, to nie wiem, czy przypadkiem Odriscolle by nas nie zaskoczyli, na przykład by nie zabili Sadie, dla przykładu. Więc może jednak lepiej, że tak się stało? Nie wiem. Nie wiem, jakby się potoczyło. Nie wiem, jakby się ta sytuacja potoczyła, gdyby Sadie tego nie rozpętała, tej strzelaniny. No ale możliwe, że właśnie by tak było, że. Oho! Gdzie jest moja zabójcza precyzja? No, rybka chwyciła, gościu, spadaj. Jeszcze ktoś? Jeszcze jakiś jeden frajer. Kurde, obrywaj. Dobra.
Co oni sobie myśleli, pajacy? Nie, no, ale ponieważ jak tak sobie jeżdżę spokojnie, tak wiecie, na przykład poza nagraniem, po okolicy dojeżdżam do jakiejś misji, to powiem wam, że coraz częściej trafiam właśnie na jakieś zasadzki, nie? Gdziekolwiek nie jadę, to cały czas jest właśnie taki problem, że coś mnie, znaczy coś, ktoś mnie napada. No ale dobra, jesteśmy już u weterana, w miarę szybko poszło. Wejdę tymi drzwiami? Chyba nie wejdę, dobra, to idziemy przodem. Jak pamiętacie, weteran nas zaprosił na polowanie. Hamish, on miał chyba Hamish, tak? Jakoś tak nie mogę zapamiętać tego imienia. Hamish! Arthur! Come in. You said, we could go for a hunt. I did. There's this huge she-wolf been stalking me the last few nights I've been out, but she can wait. Let's talk a while. Sure. So what do you do? Me? I'm a wanderer. I was born further north, but I spent a lot of time out west. It's funny, I never saw myself as a wanderer man. Chyba gruba pogadanka jakaś. The bodies lay so thick, you could have walked across the whole field without your boots touching mud. Those were bad times. Yes, they were. Would you like some more coffee? Please. Ooh-wee! What have we here? Yeah, she's right across there. That close. Oh, she's acting brazen. Come on, let's mount up. Już myślałem, że nie pojedziemy na to polowanie, tylko będziemy słuchać opowieści przy kawie. Come on. She went around to the left, around the lake. She's down here somewhere. No dobra, to lećmy. Podążaj za Hamishem, dobra. Come on, she'll move quick. Wolves shouldn't come so close to people. Yeah, it's strange. When the whole country was wild, they could go where they liked. Now they're stuck hiding in the few corners of wilderness we got left. It's a feeling with which I can sympathize. This ain't a country for wild animals, nor wild men neither. Not anymore, it seems. You hear that? Yep. Quickly now, this way. Up there, on the outcrop, you see her? Let's go around it. Okay, I'm with you. Dobra, dobra, miejmy nadzieję, że damy radę upolować ją. Nie wiem, czy ja sobie może jakiegoś karabinu nie wyjmę. Tylko pytanie, co ja sobie mogę wyjąć właściwie. Kurde, ja tego mam. Dubeltówka by się przydała w sumie, to będzie dobra broń. Easy. What we got here? That a fresh kill? Could be. Is the blood set? Let me take a look. Nie, no raczej nie zakrzepła, no skoro dopiero taka świeża ofiara, nazwijmy to, no to chyba nie. Czy zakrzepła jednak? Yep. That was her dinner. To co dalej robimy? Kurde, w sumie nie wiem, czy ta dubeltówka to był najlepszy pomysł. Bo jak ona nas zaatakuje z dystansu. A chociaż nie no, i tak musi podejść, nie więc. She's gone somewhere over there. No, there's a whole lot of over there. That's the problem. No to jaki jest plan? Got shy all of a sudden. Chyba, że ze snajperki ją. No lecimy, lecimy. Nie opierdzielamy się. Trzeba ją polować. Dobra, dobra. Kurde, ale ja jej osobiście nie widzę, powiem wam. Nie mam pojęcia, gdzie zniknęła. Strona lasu, no dobra. Send your horse somewhere safe. Get going, girl. There's a wolf about. You went in there, all right. We got a tracker. Now you want to take the lead, or shall I? A, niech on pójdzie. If you don't mind, I'd like to. Okay, get tracking.
O nie, ja nie ten guzik nacisnąłem, no ja pierniczę, no serio. Kurde, chciałem wcisnąć, wiecie. Chciałem wcisnąć, że on ma prowadzić nas. No ale dobra, już trudno, w takim razie pójdziemy przodem. Ja pierdzielę, co za misklik. No idziemy, idziemy. To jakoś tutaj. Dobra, gdzie te ślady tam dalej się jakoś świecą? Gdzieś tu, gdzieś tu. Nie spiesz się, no spoko, nie spieszę się. Dobra. I tam jakoś trzeba iść, dobra. Tylko, że mi się ślady nie podświetlają, także zacznijmy tropić jeszcze raz. W sumie tak jak Hamish mówił, lepiej się tu nie spieszyć, bo możemy ją spłożyć w sumie. Czy coś będzie przypał? Kurde, no niby nie wiem, gdzieś tu idziemy, ale... Gorzej jak to nas zaprowadzi do jakiejś nory wilków, gdzie jest ich kilka. Ale mam do tego dobrą broń na szczęście, także poradzimy sobie raczej. But I lost a leg already, and I gotta pull down my pants to shit in these woods, so... Yeah, you don't want to lose that. O nie! Dobra, chyba wiem, o czym panowie mówili. Dobra, do tego to lepiej nie stracić, faktycznie. Dobra, kurde, ale my zapierdzielamy z tymi śladami. Is that the she-wolf? Oho! Chyba tak. Zbliż się do wilka, no dobra. No wiedziałem. Ja pierdzielę. Artur, przeładuj, przeładuj. O kurde, plecy jeszcze, ja pierdzielę. Artur, ładuj te naboje, kurde. Ja pierdzielę, jeszcze żyję. Ja pierdzielę, jak mnie zagryz, co jest? Puszczaj. Lekarstwo, lekarstwo, lekarstwo. Użyłem, użyłem. No kurde, puszczaj! Artur, wybij broń! No co jest? Nie, no jak na styk siadło. Wow, you alright? I was ready to offer my complete and unconditional. Yeah, I don't think the wolves would have shown much mercy. That's quite an ambush she led us into. Yeah, bushwhacking, I'd call it. Huh? Goddamn! Over here! Over here! Oh shit! Ja pierdzielę! Dobra, chyba się udało. Yeah. Damn. Big son of a bitch. Is that all of them? That's the best of them. Look at them. Proud thing. Scary thing. They brought us here to be slaughtered. You were after a hunt. Yeah. Yeah, and I guess I got hunted. You going back to the cabin? Nah, still early. We'll stay up here a while. Dress this animal. Won't likely see another like him for some time. Yeah, I hope I won't either. Thanks for taking me out. Yeah, anytime. You want to go out again? You come by and see me. So long, then. Wait. Here's a pelt. Thank you. You earned it. So long. Okej, okay, spoko, dostaliśmy skórę, fajnie. Będę musiał pojechać ją sobie sprzedać. No dobra, moi drodzy, to co, ja sobie ją załaduję. No i myślę, że tu będziemy już sobie ten odcinek kończyć. Dobra, także ja sobie jeszcze wsiądę na konia. Jeszcze kapelutek by się przydał, bo straciliśmy oczywiście. Dobra. I co my właściwie będziemy mieli jeszcze do zrobienia dalej? O, tu ten, odkryliśmy teren trochę. I widzę, że jesteśmy mega blisko misji fabularnej dla tego padającego deszczu? Tak, dokładnie. Także pewnie się nią w następnym odcinku zajmiemy. Tu jeszcze mam misję dla szybującego orła. Trochę tymi Indianami będziemy musieli się zająć. Dobra, moi drodzy, także tu sobie ten odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Red Dead Redemption 2. Na razie!